Cześć, dzień dobry, witam Bartek z tej strony, kanał Świetli Nuxa, sorry za głos, ale nagrywam z krawatowego, nie mogę niestety ściszyć tego mikrofonu, dlatego jest jak jest. Słuchajcie, dzisiaj bardzo specjalny unboxing, bo on jest dzięki Wam, dzięki tym, którzy zrzucili się na sprzęt do studia, zaraz go sobie zobaczycie. Wielkie, wielkie dzięki, tutaj Miśka też dziękuję, miał. No, przy okazji widzicie, jak TFI Studio sobie tutaj teoretycznie wygląda. Monitory przyjechały w czwartek, nie są jeszcze rozpakowane, bo musiałem sobie trochę rzeczy ogarnąć. Powiem tak, że dalej mi się trochę ręce trzęsą. Wielkie, wielkie dziękuję. No tyle mogę powiedzieć, że zrobiliście naprawdę ogromną rzecz. Nie spodziewałem się czegoś takiego. A chodzi to oczywiście o to, tak? Dwa monitory i Yama zostały zakupione z Waszych środków. Tak. Dobra, zróbmy sobie ten unboxing. No i będą sobie tutaj pracować. Misia też, tak. To jest Bajejon, a w tej chwili tak wygląda studio, można powiedzieć, tutaj. I zaraz z nim zrobię, że tak powiem, no, ogarnę porządek. Po prostu wielkie dziękuję, to wszystko. Wielkie dziękuję. No i zaczynamy zabawę. Dobra, spróbuję to jakoś, słuchajcie, rozpakować. Strasznie to duże. Jedziemy. Tak stały od czwartku. Stały od czwartku. Jak się da tylko dorwać tutaj. Ale to wielkie, nie wiem, czy się zmieści w kadrze. Okej. Weźmy sobie pierwszą sztukę. O kurde. Ciężko, tak się tutaj damy radę. Na razie, tak. Już ta ekipa idzie, widzę. Tu jest Czesław. Nie wiem, czy będzie... O, uciekł. Cześćku, nam uciekł. Tak ja mówię, sorry za jakość. Też nie za bardzo widzę, czy dobrze nagrywa, czy nie, no bo... Sprzęt wyłączony główny, no ale dobra, lecimy z tematem. Ja pierdzielę. Niesamowite. Niesamowite. Jeszcze trochę. Zaraz tu się może Czesiu pokaże. Mam nadzieję, że cokolwiek widać w ogóle. A kurde. Wszystko dzięki Wam. Bardzo dziękuję, bo są mega i się to po prostu przyda. Tak jak mówię, były dwie sztuki, no ale się poszły ze starości po prostu. Uwaga, Czesław. O kurde. O kurde, a właśnie. No, kota będą zadowolone. Macie pudełko, proszę. Proszę bardzo, tak? Patrzcie, ile radochy narobiliście tutaj kociakom. O. Co, Miśku, to widzisz? No, pakujcie się tam do środka obydwa. Ciekawe, czy wejdzie. Robicie zakłady, czy wejdzie? Paleron sobie trochę waży tutaj. No. Będzie coś z tego. Oto Baleron próbuje wejść. Nie dał rady. Dobra, co mamy w opakowaniu? To w ogóle musiałem tutaj pół studia rozbierać. Dlatego, że zmieniło się ten... Inne jest okablowanie tutaj musiałem założyć. Jeszcze się okazało, że parę kabli było pourywanych, poprzecieranych. Dobra. Kabel zasilający, tak? Kabel zasilający. To są monitory 24 cale. IPS 70 Hz Full HD, czyli 1920x1080. Nie potrzebuję monitorów 144 Hz, 200 i tak dalej. Ja nagrywam filmy w 60
FPS-a 60 Hz i nie jest to po prostu do niczego, że tak powiem, potrzebne, tak? Tam parę osób się pytało, dlaczego taki monitor lipny kupiłeś, bo taki jest wystarczający, Liama to jest bardzo dobra marka. Bardzo dobra matryca. Co my tutaj mamy? Stopkę. Ja stopki nie używam, bo mam uchwyty do monitorów. I tu mamy jeden kabelek, to jest kabel HDMI, jak dobrze widzę. Bo te monitory mają wyjście HDMI, jedno HDMI i jedno DisplayPort. A tu jest kabelek HDMI. To jest kabelek HDMI, sztuk jedna, tak? No już nie będę te podstawki rozpakowywał, bo tak jak mówię, jest mi do niczego niepotrzebna. Ona prezentuje się w taki sposób. Mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek widać na tym filmie. Ja pierdzielę. Ciężko uwierzyć autentycznie. Instrukcja. No mam instrukcję, a tu proszę, Czesiu szaleje, tak? Pan Czesław. No i patrzymy. Jest. Ja pierdzielę, śliczne. Chodź tu kolego. To jeszcze to się szykuje. Bo jeżeli... I ten zapach. Ja pierdzielę, jak to pachnie. Po prostu to jest autentycznie do wiary. Uwielbiam zapach świeżej elektroniki. Coś pięknego. Ach. Pokaż się przyjacielu. Ja pierdzielę. Dziękuję. Po prostu, kurde, dziękuję. No co tu dużo mówić. To Cześćku. Świetne jest to, że one są tak zwane bezramkowe. Nie mają ramki praktycznie. Tak, przed tym miałem 21,5, to jest ogromny ten monitor w porównaniu do tamtego. Tak to nam wygląda, dobrzy ludzie. Informacje, nie wiem czy się skupi, czy się nie skupi. Tak ten monitorek wygląda z przodu, śliczny jest, po prostu śliczny. No i z tyłu, oczywiście, tak jak mówiłem, będę sobie wieszał wesę. Tak to nam wygląda, to jest jedna ze sztuk. Jedna ze sztuk. No i zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy rozpakowywać mam drugą od razu. Bo będzie dokładnie to samo, chociaż, kurde, od tego są przecież, tak? Od tego są, to ja sobie tutaj postaram się ten materiał na żywca zrobić. Dlatego trochę może być pierdzielenia. Ja go na razie schowam, bo jeszcze i tak muszę kable ogarnąć i tak. Jeszcze parę rzeczy muszę tam zrobić sobie, ale... Większość rzeczy już jest zrobiona jak najbardziej, więc ogarnąć kable do reszty. Ogarnąć kable do reszty, chyba odwrotnie go położyłem. Co się dziwić. Dobra, to z jednym jedziemy tam. Moment. Mam nadzieję, że mi kable od mikrofonu wystarczy. Mam w ogóle nadzieję, że też wszystko nagrywa. Naprawdę mam wielką nadzieję, bo jak nie, to będzie kiepsko. Jeden idzie tu. Nie ma sobie na razie leży. O! Kurde! A idź przyjacielu. Normalnie dużo gadam na unboxingu, tak teraz za bardzo nie wiem co mówić. No i rozwaliłem styropian. Trudno się mówi. Ciężko się robi z krzesła, ale... No i to samo, tak? Kabelki standardowo, dokładnie takie same wyposażenie jest. No i nasze piękności. I to jest druga sztuka. Coś pięknego, powiem to tak. Tak się prezentuje. Druga sztuka i to jest de facto chyba cały unboxing. Powiem to w ten sposób. Montażu tego wam nie pokazywać nie będę, no bo trochę mi to na pewno zajmie, pewnie z parę godzin jak nic. Siedząc na tym, no niestety jest jak jest, muszę sobie radzić w ten sposób.
No dziękuję, po prostu, no co ja mam więcej teges. Zrobię albo zdjęcie, albo pod ten, jak już je odpalę. To postaram się też tu nagrać, że nie zapomnę, bo jednak może po mnie teraz już nie widać, bo pierwsze emocje to wiadomo jakie, bo ja już mi się głos załamał. Nie wiem, dobra, kończę, bo zaczynają mi trochę teges wchodzić w klimaty, że tak powiem, takie jak nagrałem w szorcie, a nie chciałbym znowu, żeby też sobie nie pomyślał, że dobry teatr czy krobie albo coś takiego, bo też takie komentarze się tam znalazły. No cóż, życie, panie kolego, no, życie. Jestem takim człowiekiem, jakim jestem i tyle. Dobra, nie będę się tłumaczył. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę. To jest dla mnie autentycznie aż nie do wiary. Bo to wszystko, to jest dzięki wam, po prostu to dzięki wam. Ja bym sobie sam nie poradził, z tym nie ma takiej opcji. Filmów, które będę tworzył dzięki między innymi tym monitorom, tak? Dzięki temu, że wspomagacie, że piszecie, że oglądacie, że udostępniacie, bo... No bez was by ten kanał po prostu nie istniał, taka jest prawda, nie? Bo my sobie te materiały robić, ale przez to, że wy to oglądacie i ten, no to ma po prostu ręce i nogi, powiem to tak, nie? I mimo tego, że dostaję czasami kłody pod nogi, wiadomo o co chodzi, tak? No, już nie chcę się tłumaczyć i tak dalej, nie? W każdym razie ważne, że wy jesteście, chcecie to oglądać i po prostu tyle. Przepięknie dziękuję. Pewnie tutaj, ja już nie będę filmu kręcił raczej z tego, tylko pokażę wam zdjęcia po prostu, jak one tutaj się prezentują w studiu, tak? Tak to mniej więcej wygląda. I wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję, to wszystko. Pozdrawiam, Bartek z kanału Świat Linux, niesamowicie zadowolony, po prostu. Cieszę się, kurde, jak małe dziecko, powiem tu tak. Dzięki, na razie, cześć.